słońce, wiatr, taniec. Wiatr, dźwięk, drganie. Wszystko, co widzimy, co słyszymy, wszystko, czego dotykamy, wszystko jest wibracją. Cały wszechświat jest wibracją. Drganiem cząstek elementarnych na różnych częstotliwościach. Ale my słyszymy tylko maleńki wycinek tego spektrum. Może być on niezwykle piękny, może być unikalny. Czasem bywa zapomniany. Cymbały w swoim obecnym kształcie pojawiają się na naszych terenach w wieku XVII. Z muzyki żydowskiej i z cygańskich taborów płynnie przechodzą do naszych rodzinnych kapel, którym dodają profesjonalizmu, wypełniają przestrzeń między melodią skrzypiec a tłem basów. Podbijają rytm, dodają tanecznej ochoty. A jak cymbalista uczy się grać? Dawniej mistrz uczył swojego następcę, pobierając opłatę od wyuczonego utworu. Często przyszły cymbalista od małego uczył się gry, podpatrując ojca, wuja. Można się też uczyć samemu, jak na przykład w moim przypadku. Cymbaliści są grupą o tyle ciekawą, że często sami budują również swoje instrumenty. Potrafią o nich mówić długo i ze szczególną czułością. To nikt nas nie zmuszał do tego, także to jest takie, oprócz muzyki, kapeliowania, tych koncertów, to po prostu jest to tworzenie instrumentów, na których po prostu później gramy. Nie. Jest to jedna gręczna robota, można by tego. No już miałem kilka tych instrumentów i powiem mi, no teraz naprawdę się fajnie gra już na tych instrumentach, które wytwarzamy, bo to kiedyś było to uciążliwe, no to rozstrajanie, to strojenie, to pękanie tych instrumentów. W miarę swoich zdolności budowniczy wciąż udoskonalają konstrukcję, poprawiają szczegóły, tak żeby otrzymać dźwięk jak najczystszy, jak najpiękniejszy. Zwiększają liczbę pasm, zwiększają liczbę strun w paśmie. Eksperymentują z materiałami na struny, na kołki, z rodzajami drewna, z otworami rezonansowymi, ze sposobami mocowania różnych elementów do siebie. W tej chwili używamy, jakby to wszystko widzieć, to tak. Na pewno buk to jest takim materiałem, który jest konstrukcyjny. No to drewno rezonansowe to jawor na dolną deskę. Na górę dajemy świerk na tą wierzchnią deskę i tutaj jeszcze używamy do wykończeń orzech. Wytwórców takich jak Marek i Jerzy z Futomy, którzy regularnie budują swoje instrumenty, jest coraz mniej. Jest to unikalna wiedza, której nie ma w publikacjach. Jedyną szansą na zachowanie pamięci o budowie cymbałów jest więc bezpośredni kontakt z rzemieślnikami. No, największa przyjemność to już jest później, jak się zegra ten instrument, no to tutaj już nie ma, nie da się tego policzyć. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć we wszystkich etapach budowy. Zrobić notatki, zapamiętać szczegóły, detale. Być może w przyszłości sama spróbuję sił i stworzę swój własny instrument.